Witam serdecznie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Witam serdecznie wszystkich. Dobrze, najpierw sobie omówimy. Wracając jeszcze do mojej fotowoltaiki, to coś wam pokażę. Jeszcze chcę do tej fotowoltaiki mojej kupić rozłącznik podstawa bezpiecznikowa 10x382P APV 32. I do tego chcę kupić ogranicznik, ochronnik, przepięć B plus C, T1, T2, 2P, AC. Tak, żeby dla bezpieczeństwa. Żeby panele nie spowodowały czegoś. Dobra, to już sobie umówiliśmy. Regiony występowania plam słonecznych. To nas interesuje region 3663, 3664. Ten pierwszy na czerwono grozi wyrzutem masy słonecznej, a także dużej ilości promieniowania, a ten drugi jest prawdopodobny. Rozbryski słoneczne to jest południowo-zachodnia część Słońca, północno-zachodnia część Słońca, północno-wschodnia część Słońca i południowo-wschodnia część Słońca. Aktywność w szczytowym mieliśmy M1.33, bieżąca wartość C2.33, dziury koronalne, jest region południowo-zachodni, północno-zachodni, północno-wschodni, południowo-wschodni i środkowy mniej więcej. Dziury koronalny wyrzut masy to mamy obecnie taki. Protony stoją nam na stałym poziomie. Socho sobie zobaczymy, co tam nam Socho powie. Socho, powiedz mi przecie, jak słoneczko piękne jest na świecie. No i co się stało? Powiem wam szczerze, klikam w powiększa. Mi się co innego, dobra, mniejsza z tym. Coś się znowu zwaliło, jak to bywa. No to tak, dlatego wam będę powtarzał, że zabezpieczajcie swoje komputery w domu listwami antyprzepięciowymi i UPS-ami, tak jak ja wam pokazałem. Ja miałem podpięty UPS pod gniazdko, następnie pod UPS listwa antyprzepięciowa i dopiero z listwy wychodzimy okablowaniem sieciowym na komputer. I tak samo monitor, jakby ktoś nie pomyślał. Wiem, że w Polsce są Janusze inżynierii, którzy zrobią na odwrót, no bo mogą. O, jak już robić, to robić na całego. Ja wam gwarantuję, że jeden wyrzut potężnej masy słonecznej i promieniowania i w górnych warstwach atmosfery nam się zindukuje dodatkowe napięcie, które jak pójdzie na linie przesyłowe na dużych obszarach w krajach na świecie, to będziemy mieli pozamiatane. No. Więc ja uważam, że to co ja mówię, to są bardzo mądre rzeczy, a ludzie, którzy mnie krytykują, to są płaskoziemcy i ludzie o IQ na poziomie dosłownie świni. A wiecie, że świnia jest inteligentna, jak da się jej żryć. No właśnie. Wiatr słoneczny. Prędkość 351,1 km na sekundę. Gęstość 24,34 protona na centymetr sześcienny. Interferometry magnetic field. Bieżąca wartość 12,77 nanotesli. -8, -8,69 nanotesli. Południowy biegun wiatru słonecznego jest lipa, straszna. Ten, jak to wygląda? O, powiem wam szczerze, zorza polarna, powiem wam szczerze, ale ja nie widzę w Polsce, bez zachmurzenia mamy burze. Ten zakłócenia czas indeks, no to macie tutaj, no. Jak tam? Znikający księżyc wydaje mi się 50%. No, to jest bajka. Bajlanda po prostu. No dobra. Więc jest gitara. Ogarniemy ze statystyki, jak to wygląda. No, dzięki wam rozwija się to coraz bardziej. A to jest właśnie ten film, że moja instalacja fotowoltaiki, gdzie mówię bardzo dużo. Bardzo mądre rzeczy.
Szkoda, że bardzo mało ludzi to rozumie, o co chodzi tam. Szkoda, mi jest przykro. Pozdrawiam serdecznie, Pióro Burza, Elektroniczny Inżynier tej miejscowości.